Cześć, z tej strony Liduch, a to jest Krypta TV. Witam w kolejnym odcinku czterech ciekawostek z gry Fallout 4, czyli zestawieniu wszelkiej maści easter eggów, nawiązań, a także interesujących faktów oraz historii z gry, z których jednak ciężko by było sklecić dłuższy film. Dzisiejszym motywem przewodnim jest Bethesda. Miłego oglądania. Gromowładni. Technikum DB to budynek dawnej uczelni zlokalizowany w dzielnicy teatralnej Bostonu, którego rzeczywistym odpowiednikiem jest nieistniejące już Technikum imienia Jana Bosko, Salezjańska Szkoła Średnia. DB to akronim od Don Bosco, z włoskiego Ksiądz Bosko. Poza tym szkoły łączą barwy, zielony oraz żółty, a także nazwa drużyny sportowej, Niedźwiedzie. Jej symbolem jest głowa zwierzęcia. Ta z gry łudząco przypomina herb Wichrowego Tronu, umieszczony także na sztandarach gromowładnych, jednego z dwóch najważniejszych stronnictw walczących o dominację nad Skyrim w piątej części innej popularnej serii Bethesdy, The Elder Scrolls. Po Wielkiej Wojnie budynek zajęli bandyci pod wodzą Bosco. Jego nazwa stanowi nawiązanie do patrona szkoły oraz założyciela Salezjan. Co zabawne, nosi on maskę niedźwiedzia, szkolnej maskotki. Do technikum uczęszczał Emil Pagliarulo, jeden z głównych projektantów Fallout 4 i Skyrima. Jego nazwisko nosił przedwojenny dyrektor Falloutowej placówki. Ostatni mieszkaniec Salem. Salem to niewielkie miasteczko u wybrzeża wspólnoty. Zasłynęło przede wszystkim z procesów czarownic, jakie miały tam miejsce pod koniec XVII wieku. W purytańskim społeczeństwie kolonii Massachusetts wszelkie odstępstwo od normy najczęściej usprawiedliwiano działaniem złych sił, czarnej magii. Między lutym 1692 a majem 1693 roku o czary oskarżono łącznie około 200 osób, z czego 19 stracono, 14 kobiet, ale i 5 mężczyzn. W świecie Fallouta Salem także słynęło z tego faktu, dlatego też jedną z jego atrakcji turystycznych było Muzeum Czarnej Magii. Związane jest z nim krótkie zadanie Diabłu co diabelskie, w którym to wpadamy w posiadanie jaja szpona śmierci, jednak nie o tym chciałem wam opowiedzieć. Poza potencjalnymi przeciwnikami, w Salem spotykamy także jedną przyjaźnie nastawioną do nas osobę. Jest nim Barney Rook, dowódca Straży Ochotniczej, która składa się w zasadzie tylko z niego samego. Dawniej ruiny miasteczka zamieszkiwali inni, jednak zmarli albo opuścili to miejsce. Przechodząc obok jego domu rodzinnego, jesteśmy świadkami tego, jak mężczyzna walczy z błotniakami. Możemy pomóc mu uporać się z nieproszonymi gośćmi oraz przywrócić automatyczne systemy obronne do poprawnego działania. W zamian otrzymamy nieco doświadczenia i unikatowy karabin Reba 2. Korzenie Nirnu. Jedna z popularnych fanowskich teorii głosi, że uniwersum Fallouta i The Elder Scrolls są w jakiś sposób ze sobą połączone. Moim zdaniem to obraza dla starych fanów naszej ulubionej postapokaliptycznej serii, którzy dobrze wiedzą, że jedyny świat, z jakim ma on coś wspólnego, to świat skeczy Monty Pythona. Ale co do tematu. Na Prydwenie, okręcie flagowym Bractwa Stali, w sekcji naukowej znajdziemy eksperymentalną roślinę, oznaczoną jako NRT-0001. NRT to skrót od Nirn Root, co z angielskiego oznacza korzeń Nirnu, który dobrze powinniście kojarzyć z przygód w Tamriel. Za pomocą pobliskiego terminala możemy poznać historię niezwykłej bioluminescencyjnej rośliny. Niepozorny korzeń zerwany nad rzeką okazał się mieć wyjątkowe właściwości chemiczne, dlatego też połączono go z lewkonią, czyli takim krzakiem ogrodowym, przez co wyszła świecąca hybryda. Nazwano ją światłoliściem. Niestety jej twórca, starszy skryba botaniczny, nie za bardzo wiedział, do czego ma w przyszłości posłużyć. Odkrył jednak, że przyrządza się z niej całkiem smaczną herbatę. To w połączeniu ze spożywaniem korzenia sprawiało, że stawał się coraz szczęśliwszy, chociaż jego koledzy twierdzili, że jest uzależniony. Ostatecznie projekt przerwano, a on otrzymał nowy przydział. Mimo to uprawy korzenia Nirnu pozostawiono na sterowcu. Rozdzielona rodzina. Osiedle West Everett to przedmieście miasta Malden, w aglomeracji Bostonu, z charakterystyczną zabudową w postaci szeregu bliźniaczych domów Jutra, które możecie kojarzyć między innymi z Sanktuarium. Zanim spadły bomby, wciąż trwała jego konstrukcja. Mimo to okolice zamieszkiwało już kilka rodzin. Jedna z nich nosiła nazwisko Turnquist. Tworzyli ją rodzice, Wayne i Bonnie, oraz dwóch synów, starszy Michael i młodszy David. Ojciec pracował w medteku. Dzięki podpięciu się do terminala dyrektora wiedział, że szykuje się coś niedobrego. Poinstruował całą rodzinę, jak się ma zachować.
Gdy spadły pierwsze bomby, ruszył piechotą do szkoły w Molden, by zabrać synów, którzy zamiast zejść z nauczycielami do krypty 75, wymknęli się na zewnątrz i poczekali na niego. Wrócili do domu i przeczekali nuklearne bombardowanie w schronie. Wejście do niego znajduje się tuż przy wieży ciśnień. Niestety Bonnie przebywała wtedy w pracy, w centrum medycznym Mass Bay w Bostonie. Wszyscy bardzo za nią tęsknili. Wayne pragnął po nią pójść, jednak nie mógł zostawić dzieci samych. Liczył, że jest cała i zdrowa. Niestety z radia słychać było tylko złe informacje. 28 stycznia 2078 roku Wayne'owi zabrakło zapasów srebrnej taśmy. Dlatego też postanowił poszabrować u sąsiada budowlańca. Ten zmienił się w gula i nakrył go na gorącym uczynku. Mierzył do niego z broni, jednak padł na ziemię zastrzelony przez innego sąsiada, który był świadkiem całego zajścia. Zwał się Lance Ames. Mężczyzna wiedział, że niedługo zrobi się niebezpiecznie, dlatego wciągnął go w plan swojej rodziny na fortyfikację osiedla. 3 kwietnia Turnquistowie przygotowali dla Bonnie urodzinowy tort, mimo że nie wiedzieli, gdzie jest i co się z nią dzieje. Niestety zgodnie z przewidywaniami spokój nie trwał długo. Mimo przygotowania systemów obronnych zaatakowali bandyci. Lance i jego żona zginęli. Natomiast brat Amesa, Leon, ze strachu dołączył do napastników. Wayne kazał dzieciom uciekać, jednak ich dalszy los pozostaje nieznany. W czasie, gdy znajdowali się pod ostrzałem, mały David chciał nagrać wiadomość dla mamy. Jeśli chodzi o Bonnie, to wraz z innymi pielęgniarkami oraz lekarzami robiła co mogłaby pomóc mieszkańcom Bostonu. Szpital został zajęty przez wojsko i przez jakiś czas funkcjonował normalnie. Niestety sytuacja zrobiła się tragiczna, a personel mógł już tylko ulżyć w cierpieniu umierającym ludziom. Kobieta usłyszała w radiu głos przypominający jej męża oraz synów, dlatego też ruszyła w stronę domu, by ich odszukać. Zostawiła w Mass Bay wiadomość na wypadek, gdyby ci postanowili ją odnaleźć jako pierwsi. Niestety nie wiemy, czy dotarła na miejsce. Co ciekawe, całą rodzinę Turnquistów możemy przywołać za pomocą komend. Wiele lat po wojnie osiedle stało się siedliskiem supermutantów. Także, drodzy widzowie, dotarliśmy do końca tego odcinka. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.